Dzień dobry, Lolo, dzień dobry, Olo. Raczę się zimną Coca-Colo. Gramy w Diabolo. Proszę bardzo. Lecimy tutaj. Muszę się jeszcze raz przedostać przez te gówniane te. Nie, dobra, mogę sobie bokiem przejść. W ostatnim odcinku niepotrzebnie zrobiłem ten portal. Twój powrotny portal miejski. Dobra, mam to gdzieś. Wyjdź sobie, wyjdź, kurwa, do księżyca, czy do chuj wie czego. Dobra, łykniem, bo odwykniem. Przejdziemy się tędy, trochę bokiem. Żeby nie łazić po tych krwistych mokradłach. Żądlący rój w dupę ci chuj, a to chyba już mówiłem w ostatnim odcinku. Torfowiska, sriska. Niepotrzebny mi ten topór, no ale już, skoro już wziąłem. Przejdziemy sobie spokojnie tędy. Znaczy, czy spokojnie to dyskusyjne, nie? Ale... Gdzie ty chciałeś spierdolić, typie? Bardzo dobrze, o to mi chodziło. Dobra, i teraz możemy już wejść tutaj. Splątana gęstwina, tak jak chciałem. Dobra, i tu chuj wie, karma znowu ścieżka, gdzie mamy iść. To jemu się może skończyć energia, temu Fjorbanowi? To już się nie spodziewałem, dobra. Pod starymi gałęziami wisi nabrzmiałe nienawiścią owoc serce. Niechaj wreszcie pęknie i wypełni sokami strumienie. Strumienie i kopce, no fajnie, fajnie. Coś jeszcze, Lilith, kurwa, mądrego chcesz powiedzieć, nie? To spierdalaj. Mam buteleczek tyle, ile potrzeba. Jego nie mogę leczyć, nie? Niech w karmazynowej kołysce narodzi się amalgamat skału! Tylko po co? Pomyśl, Lilith, kurwa, po co, nie? Po co ci ten amalganat i tak dalej? Teraz się dowiemy, co leży na końcu spaszenia. Spaszeni byli Skavenowie, nie? Czy Skaveni? Z tego, z Warhammera. Sorry, Gregory. Właśnie mówicie sorry Gregory czy sorry Batory? To jest bardzo ważne pytanie, słuchajcie. Zimowy łowca. Niech jego gniew płonie żywym ogniem. Aż strawi całą tę przeklętą krainę. Chyba kogoś nie lubisz, Lili, wiesz, mam wrażenie. No dobra, przechodzimy dalej.
Co nas tu czeka? Czy jest tu walka z jakimś bossem, czy nie? Spodnie. Swoją drogą, jakieś rzeczy po drodze znalazłem. Krew na fajno krąży tutaj. Mhm. I to będzie to serce pewnie, co? Potrzebuję więcej fuli. Nie jestem jeszcze gotowy. O kurwa. Szansę go załatwić, czy nie? Muszę czekać. Chodź po miocie nienawiści. Oj, oj. Zapolować na delikatniejsze mięso. Uciekł? Stwór jest ranny, ale żyje. Gdzie on się podział? Nie wiem, kurwa, gdzie się podział. Ale tu mamy zadanie wykonane, kół spaczenia. Nie. No dobra, może być. Buty też, spoko. No i tyle. Wróć do Nafaina. Kurwa, to daleko. Ja muszę stąd wyjść, nie? Bo inaczej się nie mogę przenieść, nie? Czy mogę? Mogę. Proste. No tylko mnie tu przeniosło. Mam się kurwa przenieść tutaj. O Jezu, zjebałem to. Ach, kurwa, dobra. Zjebałem. Konno pojedziemy. To ograniczony dostęp. Okej, nie mogę, kurwa. Muszę przysługę do Nana zrobić, żeby używać wierzchowców. Ja pierdolę. Jeszcze jakieś przysługi muszę robić chujom. No dobra, to są inni. Sypnęliby kurwa tymi. Sypnęliby... no buteleczkami. Tędy przejdę? Nie, nie tutaj. Kurwa, niedobrze. Nie mam tych buteleczek prawie w ogóle. Nie ma we mnie furii. Niczego nie wypadają te buteleczki. Kurwa, niedobrze. Nie podoba mi się to. Dobra, wypadła jedna. Rozkurwieni, fajnie. Jednak dalej apeluję o to,
żebym mógł dostać buteleczki. Jezu, roju, kurwa. No chujowo, chujowo, chujowo. Ziomek, słuchaj, jest źle. Tyle ci powiem, tyle ci mogę powiedzieć. Z tym twoim, kurwa, kundlem. Powstrzymałeś ją. Ale nie da się tego przewinąć, nie, kurwa. Nie, znalazłem jej. Wygląda na to, że zabrała ze sobą część ciebie. Bestię zrodzoną z twojej krwi. No, amalganat. Pewnie, że twoja. Coś ty najlepszego zrobił. Zawarłem pakt z Lility. Miała mi pomóc zniszczyć pakt. Naprawdę zawarłeś z nią pakt, kurwa, ty to jesteś... Za co? Ale jesteś chujowy. To może mi też zdradzisz, gdzie go ukryto, co? W Eldheimie. Czemu? Przy niej straciłem nad sobą kontrolę. Pochłonął mnie gniew. Dobra, już umieraj. Teraz możesz zrobić już ty. Położę kres spaczeniu. Dobrze. Czy Wilk będzie chciał mnie zaatakować? Tak trochę chciał, a trochę nie chciał. Powstrzymanie przepływu. Co dostałem? Coś, czego nie mogę używać? I gdzie mam pójść? Wróć do twierdzy Eldheim. Dobra. No dobra, musimy tędy przejść. Poczekajcie, bo tutaj jest chyba jakieś zadanie wykonane, czy nie? Dobrze myślę? No i widzisz. Dzięki ci. 20 do sławy, bo jestem taki zajebisty. Kroniki Bragi. Nie tutaj. Zasnuty kryształ. No musimy dookoła pójść, nie? To się kurwa zdziwił, chuje. O kurwa, teraz ja się trochę zdziwiłem. Nie mogłem się podnieść. Ty kurwo jebana, obsrany, obrzygany, chuju na waflowe pizdzielce. Ty tam, chodź tutaj. Rogata kobieta, bestia. Okej, czyli już mamy odpowiedź. Powstrzymać. Ani szastal, ani modły. Posłuchaj. Muszę znaleźć Donana. Gdzie on jest? Gdzie? Gdzieś w środku. Pewnie nie żyje, jak wszyscy. Światłość opuściła to mnie. Dobra, wróć, znaczy muszę tu pójść. Okej. Okay. No to nie muszę już nawet do nich dochodzić, idealnie. Wchodzimy do ruin. Zaraz mi wskoczy poziom nowy, więc zajebiście. Na pewno zainwestuję w te przywoływanie tych duchów, kurwa. Jeżeli można jeszcze bardziej zainwestować. Bo to powiem wam, że sztosik. Nie!
No i proszę, 26 poziom, tak jak mówiłem. Dobra, zobaczmy. Czy mogę w to w tych zdolnościach, bo to dotąd doszło, nie? I które to było? To było to. No i wyuczono. Cudownie. Tak jest. Ładnie rozjebaliście. Ładne wyczyszczenie. Muszę czekać. Dobrze jest. Nie jestem jeszcze gotów. Potrzebuję więcej fuzji. Oj tam, kurwa, już nie przesadzaj. Spodnie spokojnie. Miecz. Dobra, będziemy napierdalać ich mieczem. Nie ma problemu, mogę ich napierdalać czym chcą. Czym sobie stryjenka życzy? No to prosty miecz dwuręczny. Do wyjebania. Rzeźnia. Rzeźnia numer 5 Vonneguta. I na chuj te zaczepki. Na chuj mi kurwa twoje kwiaty. Na chuj mi kurwa twoje łzy. Sporo ich tutaj, trzeba przyznać. Dobra, napierdalajcie. Zajebongo, chłopak. No i fajnie, idziemy dalej. Mam mało furii. Muszę czekać.
Dobrze, napierdalajcie go. Pięknie. Jesteś dumni z siebie, kurwa. No pewnie, powinni być. Nikogo nie ma tym razem. Łażę po tym zamku, kurwa, i nie końca nie widać, szczerze mówiąc. Bardzo ciekawe. Znajdziono na wielkiej sali, czyli co, on tutaj czekał razem z tymi chujami wszystkimi? Z tymi spaczeńcami? Twierdza Eltheim, dobra. Zobaczmy, kto i gdzie czekał i na kogo. Tym galeonem barykady planetę ognia opływamy, nic nie widzący, niewidoczni, przejrzyste cienie dni. Światłości, oczyść te wierne sługi z grzechu. Ładnie dojebani. No dobra, Donald, czy jak się tam kurwa? Onan. To cud, że udało ci się tu dostać w jednym kawałku. A tam cud. Lilith, ta bestia przebiła się przez nas. Mogła mnie zabić, ale nawet mnie nie tknęła. Bo cię kocha. Bawi się ze mną. Chcę, żebym zobaczył, jak niszczy wszystko, co stworzyłem. No pewnie, że tak. Czegoś się spodziewał innego. Widziałeś po drodze Jorina? Nie. Jeszcze nie wygrała. Wciąż mamy szansę ją powstrzymać. Ale sam tego nie zrobię. Czyli że ja mam to zrobić? Pomogę ci. Gdzie ona jest? Stara komnata. Tu trzymaliście Astarota? Tam. Mądrze, kurwa. Tam jest Astarot. Nie zniszczyłem go, jak mówią opowieści. Uwięziłem go w kamieniu dusz. To było jedyne wyjście. Zbudowałem Eltheim nad kamieniem, aby powstrzymać jego zło. Poświęciłem życie pilnowaniu jego tajemnicy. Aby Astaroth nigdy już nikogo nie skrzywdził. Nawet mój syn o tym nie wie. Wybacz mi wcześniejszą skrytość, ale nie mogłem ryzykować, że ktoś obcy pozna prawdę. No dobrze, luzik. Można się było domyślić, że tu jest ten Astaroth, patrząc na tę kurwa mozaikę na ziemi. A poszukajmy. Omawialiśmy los Airidy, gdy Lilith przypuściła szturm na twierdzę. Rozkazałem kilku strażnikom wyprowadzić go z Eltheimu. Powinienem był zostać z nim. Dobra, się nie obwiniaj, kurwa. Nic tu nie ma. Tu jest skrzynia jakaś, ale... No właśnie. Totalnie niepotrzebna mi ta butelka. Ten rycerz był z Jorinem. Tego syna. Chodź, szybko! Jest tu buława Jorina. Przecież kazałem im wyjść. Porwała Jorina. Być może razem z rycerzami próbował powstrzymać Lilith. To możliwe, że gdzieś go zaciągnęła? Po co miałaby to robić? Przecież on nie ma dla niej żadnej wartości. Mama! Musimy ruszać. Droga do Astarota wiedzie tędy. Tędy, czyli... Aha, tutaj, dobra. Ziemne przejście. No se zbudowaliście, kurwa. Potrzebuję więcej furii. Dlaczego Lilith tak bardzo pragnie znaleźć Astarota?
sobie dodaję. Ale tak jak i ty, nie mam pojęcia. Łączy ich jednak pewna więź. I to silna. Astaroth jest strażnikiem ojca Lilith. Mefista. Władcy nienawiści. Ja już się gubię w tych kurwa demonach. Astaroth, Lilith. Znaczy ja znam wszystkie te imiona, nazwiska. Nazwiska. Wszystkie te nazwy demonów, ale gubię się raczej w tej grze. Rzecz czy nie? Może być. Topór leśnika. No to na enty by się przydał. Ale nie tutaj. Nie w ukrytym grobowcu. No, grubasek przyspieszył. Nie chciałem tego zrobić, nie nacisnąłem niechcący. To nie było to, że chciałem mu, nie wiem, ściąć głowę czy coś, żeby wam pokazać, czy śmiesznie. Oto i ona. Komnata kamienia dusz. No, poczekaj, bo ja tu widzę jeszcze znak Lilith. Znalazła to, czego szukała. Zabrała kamień. Nadal ani ślad Miurina. Musimy go znaleźć. Teraz go znajdziemy, czekaj. Aha, i kascenka. Potężny Astaroth, popielny książę we własnej osobie, zamknięty. Cóż za szkoda. Ona trochę jak kurwa Voldemort. Mam propozycję. Zapewnisz mi bezpieczną przeprawę w miejsce, w którym mnie nie chcą. W zamian daruję ci wolność i więcej. Potomstwo Donana, jego dumę i radość. Cleo. To twoja zapłata. Jeśli dasz mi to, czego chcę. Dostaniesz swoje szczęście. Oj. O kurwa. Grubo. Słuchaj, nie mam dla ciebie najlepszych wieści. Otóż. Siurina? Tak, on... Lilith wbiła w niego kamień dusz. Mój synek? Przykro mi, Donanie. To jeszcze nie koniec. Wiem, co widział. Nie! Mamy jeszcze czas. Musisz mi zaufać. Dobra, zaufam ci. Spotkajmy się w wielkiej sali. Pewnie. Kurwa, lećmy tam. No, a czego się spodziewać, no? Rozpacza. A Iridaina fajnie powiedzieli. Lili do kamieniu. Zdradzili mnie i mojego syna. Dlaczego wzniosłeś rachem na czymś tak niebezpiecznym? Musiałem. Bo się sączyła moc, dobra. Co teraz zrobimy? Musimy jak najszybciej znaleźć Jorina. Znaleźmy Jorina, tylko to już nie jest kurwa Jorin, stary. Ale pół życia spędziłem badając kamień dusz. Znam jego naturę. Astaroth nie pokona mojego syna tak szybko. Dobrze go przygotowałem. Nawet teraz opiera się wpływowi demona. No pewnie, oczywiście. Muszą być gdzieś blisko.
Może w Kerigarze. Tylu niewinnych do spalenia, a starota to podnieci. Będzie walczył zajadle ją o przejęcie kontroli. Szalał już, kurwa. Lilith ma już czego chciała od Astarota. Dlaczego nadal tu jest? Nie. Nie wiem. To gdzie mam iść? Dążę do nas w Kerigan. Dobra. To coś jeszcze jest. A, jeszcze z Loratem mogę się spotkać. No dobra. No jest tu jeszcze trochę, kurwa, przestrzeni do odkrycia. No ale idziemy do Kerigar, proszę bardzo. Jest jakieś eliksiry, coś tam, kurwa, od Tentegus? Poziom. Dobra. Zwiększyłem sobie poziom w końcu. Mikstury leczenia. Wychowam więcej niż podkowy i gwoździe. Czego ci trzeba? To mi się wyjątkowo udało. Chujowo tutaj. Idziemy do dolnego Kerigaru i dowiedzmy się, co możemy zrobić. Ale kto? Jorin zdoła się oprzeć. Jest silny. Jorin i Astarot? Mam się z nimi napierdalać? No zrobili rozpierdol. Skąd on wiedział, że oni tutaj pójdą od razu? Jorin! Tak na ciebie czekał. Gdzie? Gdzie on jest? Pokaż się. O kurwa. Synku. Milusio, kurwa. Rób co chcesz, Astarocie. Mam to, po co przybyłam. Ja mam go pokonać, kurwa? Oj, chyba tak. Spierdala. Ja
Ten znowu jest spierdala. Dobrze. Chodźmy za nim. O kurwa, jak to się stało? Nie wiedziałem, że jestem w płomieniu. Fuck, fuck, fuck! Ja pierdolę. Kurwa mać. Myślałem, że spierdoli. Kurwa, akurat mi teraz słońce tutaj wskakuje. Kurwa, nic nie widzę, nie? Nic nie widzę. Pierdalajcie go doskonale. Tak jest. No. No i co, głupio? Głupio, pewnie, że głupio. Rozjebany jesteś i tyle. No co, synuniu, kurwa, będzie teraz? Ojejku, jejku, zabiłeś mi synka. No tak, zabiłem synka, no ale... To jest Astaroth, kurwa, stary. Weź się ogarnij. Zamieni się z powrotem jego ciało. Tak. Jori. Wybacz mi, synu. Tak mi przykro. No smutne, wiadomo. Donanie, ja... Zostawię cię samego. Porozmawiaj ze strażnikami przy bramie. Uuu, demonisty... Dobrze... Fajny miecz.
No i dobra, co strażnicy powiedzą? Mieszkańcy mogą teraz szukać bliskich, no. Szkoda Jorina. Zajmiemy się nim. Lilith i Astaroth zawarli pakt, ale to nam przyszło ponieść jego konsekwencje. Nasza obecność nie była przypadkiem. Wszystko odbyło się dokładnie tak, jak zaplanowała Lilith. Zatańczyliśmy, jak nam zagrała. Donan był wrakiem. Pochłonęła go żałoba. Zapomniał o demonicy, o szukaniu odpowiedzi. Nikt nie wiedział, czego tak naprawdę chce Lilith i co dokładnie obiecał jej Astaroth. Mimo to musieliśmy jak najszybciej zebrać... Co ona właśnie, ciekawe, gdzie mogła przejść dzięki temu? Jej widma. No i zajebiście, postęp zadania zapisany. Ukończono akt drugi. Już ponownie obrócony. Idziemy do Kerrigar, bo tutaj pewnie mi zasejwuje, nie? Żeby potem bez sensu nie zapierdalać gdzieś. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Smutny to był odcinek, no, muszę przyznać. Trzymajcie się, pa pa.